Siedzący tryb życia niestety bardzo mocno wpływa na zwiększenie ryzyka występowania chorób nowotworowych i tutaj mamy całą listę tych chorób nowotworowych. Takim sztandarowym przykładem jest rak jelita grubego. Badania naukowe pokazują, że siedzący tryb życia, czyli kiedy pracujemy 8-9 godzin dziennie w biurze za biurkiem, podnosi ryzyko wystąpienia tego rodzaju nowotworu nawet o 60%. Dlatego też Europejski Kodeks Walki z Rakiem bardzo mocno zachęca nas do podejmowania aktywności fizycznej w życiu codziennym. Jeżeli mamy pracę siedzącą, pracujemy te 8-9 godzin, powinniśmy pamiętać o tym, aby robić przerwy w pracy. 5-minutowe odpoczynki, spacery, po kawę, herbatę. Nie korzystajmy z windy, z ruchomych schodów. Pamiętajmy, aby tą aktywność fizyczną wbudowywać w naszą aktywność codzienną, zawodową. Siedzący tryb życia powoduje to, że zaczynamy nabierać nadprogramowych kilogramów. Pamiętajmy o tym, że nadwaga i otyłość to jest drugi najważniejszy po paleniu tytoniu czynnik zwiększający ryzyko występowania nowotworów, o czym być może mówi się troszeczkę rzadziej. Często mówimy o nadwadze i otyłości w kontekście ryzyka chorób kardiowaskularnych, obciążenia stawów, kości itd. Natomiast jest to naprawdę silny czynnik kancerogenny, rakotwórczy i mówimy tutaj na przykład o raku piersi. Kobiety, które są już w wieku pomenopauzalnym, a które mają nadwagę lub są otyłe, tutaj niestety to ryzyko wystąpienia raka piersi jest zdecydowanie większe. Tkanka tłuszczowa wpływa na zaburzenie naszego układu hormonalnego, równowagi hormonalnej w organizmie, co powoduje, że tutaj mamy ryzyko wielu chorób, tych tak zwanych non-communicable diseases, czyli to są choroby cywilizacyjne przewlekłe, ponieważ o nowotworach też już zaczynamy mówić jako chorobach przewlekłych. Nawiązując do tego ryzyka nowotworów cały czas, są badania naukowe, które pokazują, że ryzyko wystąpienia nowotworów zwiększa się proporcjonalnie do zwiększającej się objętości tkanki tłuszczowej w naszym organizmie. Więc kontrolujmy naszą masę ciała, pamiętajmy o tym, żeby stawać na wadze. Możemy też obliczać BMI i wtedy, jeżeli zaczynamy zbliżać się do tej granicy związanej z nadwagą, to jest ten moment, to jest ta czerwona lampka, która mówi nam, że powinniśmy podejmować działania. Pamiętajmy o tym, że aktywność fizyczna, która jest takim naszym największym sprzymierzeńcem łącznie ze zdrową dietą zbilansowaną, nie powinna i nie musi być jakąś szczególnie wymuszoną aktywnością fizyczną. Pamiętajmy, że ona powinna być wbudowana w naszą codzienną aktywność, czyli rezygnujemy z autobusu, rezygnujemy z samochodu, idziemy na spacer, idziemy do sklepu na zakupy, nie zamawiamy zakupów przez internet, które są nam dostarczane do domu. Więc trochę tak z przymrużeniem oka, ale powinniśmy pamiętać o tym, żeby ta aktywność fizyczna w naszym codziennym życiu stała się naturalnym elementem.